Szanowni Państwo, już proszę, proszę o chwilę ciszy, nie będę naprawdę długo mówił. Pierwsza uwaga, proszę Państwa, żebym nie zapomniał. I o tym my też będziemy wszyscy pamiętać, że miejsce, w którym jesteśmy, jest miejscem historycznym. Jest to miejsce tragiczne właściwie. Tutaj Niemcy najświetniej 1939 roku rozstrzeliwali Polaków w tym lesie 300 metrów od tego miejsca, w którym przebywamy, znajdują się masowe groby egzekucji niemieckich. W 1939 roku specjalne oddziały niemieckie aresztowywały polską inteligencję, polskich księży, polskich działaczy społecznych, politycznych. Spora część z nich została natychmiast zamordowana, rozstrzelana. Takim miejscem egzekucji jest właśnie tutaj środek lasów na Barwance, także obrzeża lasów. Jeżeli chodzimy na przykład koło lotniska toruńskiego, proszę Państwa, tam są takie forty ziemne, bardzo widoczne jeszcze dzisiaj. Dookoła są piaski, wydmy. Pochodźcie tam. Tam do dzisiaj można znaleźć mózgi na boju. Nie wiadomo, czy to są z czasów tych egzekucji, czy może jakieś inne, ale tam też byli rozstrzeliwani Polacy. Po, proszę Państwa, ogłoszeniu wyników konkursu delegacją pójdziemy. To jest bardzo bliziutko, 300 metrów, takim zielonym szlakiem bodaj i złożymy tam kwiaty. A teraz parę słów o żołnierzach wyklętych. Proszę Państwa, mamy rok 1944, Armia Sowiecka wkracza na ziemię Polski. Nie jest to właściwie armia wyzwoleńcza w tym sytuacji politycznej, która zaczyna panować. Żołnierze Armii Krajowej mają nadzieję, że uda się z Sowietami jakoś dogadać, jakoś ułożyć. Realizowany jest plan burza. Żołnierze Armii Krajowej nawet pomagają żołnierzom sowieckim w przeprowadzaniu działań wojennych, na przykład w zdobyciu Wilna. Zazwyczaj kończy się to tak, że po ujawnieniu się AK-owcy są po prostu aresztowywani, ładowani w wagony, wywożeni w głąb Rosji lub nawet zabijani, mordowani na miejscu. Za Armią Sowiecką idą oddziały NKWD, które ścigają oddziały leśne ukrywające się w lesie. To samo dzieje się już na terenach, które Rosja uważa za Polskę. Granica wschodnia Ryska, tak zwana, obejmująca cały kres wschodni, została przekroczona w początku 1944 roku. Tam Sowieci uważali, że są u siebie. Po przekroczeniu granicy Bugów wprawdzie uznawali, że jest to Polska, zainstalowali w tej Polsce rząd komunistyczny, ale właściwie sprawowali nad tym rządem i bezpośrednio nad zajmowanymi terytoriami polskimi władzę zwierzchnią, bezpośrednią, można powiedzieć, wykonywaną przy pomocy oddziałów NKWD, oddziałów tajnej policji politycznej i śmierci kontrwywiadu wojskowego. Równocześnie zainstalowany rząd komunistyczny, zupełnie podległy Sowietom, proszę Państwa, sprawuje swoją władzę głównie przy pomocy resortu, później Ministerstwa Bezpieczeństwa Wewnętrznego, któremu podlega Urząd Bezpieczeństwa Publicznego, czyli tak zwane UB potocznie. Proszę Państwa, żołnierze Armii Krajowej, innych formacji zbrojnych, na przykład Narodowych Sił Zbrojnych, rozumieją, że jest to nowa okupacja. Część z nich z lasu nie wychodzi, nawet nie ma takiej szans. Armia Krajowa wprawdzie jest rozwiązana w styczniu 1945 roku, ale tajny rozkaz nakazuje sztabom, oficerom pozostawać ciągle w pogotowiu. Tworzona jest podziemna organizacja o nazwie NIE, która potem się przekształca w tak zwaną delegaturę sił zbrojnych, w końcu Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość, które ma raczej prowadzić działalność polityczną niż zbrojną. Faktycznie terror komunistyczny, który zaczyna panować, terror NKWD, terror Urzędu Bezpieczeństwa, doprowadza do tego, że część żołnierzy, czy chce, czy nie chce, musi pozostawać w lesie i walczyć. Tych grup zbrojnych, proszę Państwa, walczących jest bardzo wiele. Szacujemy, że w lesie było około 20 tysięcy żołnierzy w latach 40. i 50. Natomiast podkreślmy, że terminem żołnierzy wyklęci obejmujemy nie tylko tych żołnierzy, którzy walczyli w lesie
którzy walczyli wprost z bronią w ręku. Przez żołnierzy wyklętych rozumiemy także konspiratorów, którzy prowadzili walkę cywilną, jak to czasem określamy. Plakaty, ulotki, pisma podziemne, tworzenie struktur, przygotowywanie się do jakichś akcji politycznych. Takich żołnierzy wyklętych w sumie z tymi leśnymi to było, proszę Państwa, być może nawet 150, a może nawet 180 tysięcy. To była często młodzież. Młodzi ludzie w szkołach zakładali organizacje podziemne, drukowali ulotki, wydawali gazety. Kończyło się to zazwyczaj tragicznie. Kończyło się to aresztowaniem, katowniami ludowskimi i olbrzymimi wyrokami, niekiedy nawet wyrokami śmierci. Natomiast oddziały leśne, proszę Państwa, najbardziej intensywnie działały w latach 40. Były rejony Polski, Polski Wschodniej, Polski Południowej, gdzie właściwie komuniści kontrolowali sytuację tylko w miastach. Na wsi rządziły oddziały partyzanckie. No, można tutaj wymienić wiele nazwisk, wiele formacji. Można wspomnieć o Władysławie Liniarskim działającym na Białostoczczyźnie, o Marianie Bernaciaku na Lubelszczyźnie, w okolicach Lublina, o Hieronimie Dekutowskim, który także na Lubelszczyźnie w Sandomierskim działał, o Stanisławie Sojczyńskim, warszawskim twórcy konspiracyjnej formacji o nazwie Konspiracyjne Wojsko, Wojsko Polskie, Andrzeju Rzewuskim w Wielkopolsce, który stworzył Wielkopolską Samodzielną Grupę Operacyjną Warta, o Zygmuncie Szendzielarzu Łupaszce, który z Wileńszczyzny poprzez Białostockie przeniósł się na Pomorze, właściwie jego oddziały kontrolowały całą Polskę północną. O Kazimierzu Kamieńskim, huzarze aresztowany dopiero w 1952 roku, zamordowany w 1953 roku. Proszę Państwa, takich bohaterów było bardzo wielu. Oni prowadzili różną działalność. Z jednej strony chronili wsie, miasteczka, czasami nawet większe miasta przed komunistycznym terrorem, przed Urzędem Bezpieczeństwa. Bywało, że odbijali więźniów. Marian Bernaciak, Onlik odbił w Puławach więźniów z katowni ubeckiej. Tak samo Józef Kulasz-Ogień dokonał najazdu na więzienie ubeckie w Krakowie i uwolnił 60 kilku więźniów, więc były to działania często mające formę samoobrony. No na co liczyli, proszę Państwa, początkowo na III wojnę światową, na to, że po zakończeniu II wojny nastąpi teraz starcie pomiędzy dawnymi aliantami, pomiędzy Związkiem Sowieckim a Anglią, Francją, Stanami Zjednoczonymi. Uważali, że to jest jedyna nadzieja dla Polski na wyrwanie Polski ze szponów komunistów. No niestety ta nadzieja była płonna, nic takiego się nie stało. Potem to już była często tylko samoobrona tych oddziałów. Oni po prostu, ci żołnierze nie mieli innego wyjścia. Uciec nie było, gdzie ujawnić się nie można było, bo trafiały się od razu do więzienia bezpieki. Losy tych żołnierzy były tragiczne. Większość z nich albo zginęła w obławach, często popełniając samobójstwo w sytuacji okrążenia, albo w katowniach esbeckich skazani na karę śmierci. Często te wyroki były poprzedzone długimi torturami, o których aż strach opowiadać, proszę Państwa. Tak jak Witold Pilecki, nasz bohater narodowy, w czasie okupacji żołnierzaka, który dobrowolnie dał się zamknąć do Oświęcimia po to, żeby stworzyć tam konspirację, potem aresztowany i zamordowany przez komunistów, mówił żonie przed śmiercią, że właściwie Auschwitz, Oświęcim to była igraszka przy tym, co z nim wyprawiano w tych katowniach, esbeckich. Więc los tych ludzi był często tragiczny. Proszę Państwa, ostatni żołnierze wyklęci walczyli w lesie jeszcze w latach 50. Jeszcze około 1953 roku mamy 2,5 tysiąca żołnierzy w lesie, ale to już są niewielkie grupy, które bardziej walczą o przetrwanie niż
czynią rzeczywiście jakieś efektowne akcje. Ostatni żołnierz wyklęty, Lalek, o pseudonimie Lalek Józef Franczak, zostaje zamordowany, proszę Państwa, w 1963 roku na Lubelszczyźnie. Właściwie uważamy, proszę Państwa, że był to ostatni żołnierz wyklęty, jest to rok 1963, kończy epokę żołnierzy wyklętych. Dodajmy, że w 2011 roku Sejm Rzeczypospolitej ustanowił 1 marca Dnia Żołnierzy Wyklętych. Ten dzień ma rangę święta narodowego, proszę Państwa. To jest takie samo święto, jak 11 listopada czy 3 maja. Chociaż nie jest to dzień wolny od pracy, musimy o tym pamiętać. Dlaczego 1 marca? Bo to jest, proszę Państwa, data zamordowania Łukasza Cieplińskiego i jego towarzyszy, którzy stali na czele ostatniej komendy Zrzeszenia Wolności i Niezawisłość, 4. Komendy Zrzeszenia Wolności i Niezawisłość, do której należało sporo oddziałów leśnych, do tego zrzeszenia działających w lesie. Po długim procesie i przetrzymywaniu w więzieniu zostali oni zamordowani właśnie 1 marca 1951 roku i tą datę przyjęto jako Dzień Żołnierzy. Na koniec, proszę Państwa, no dlaczego mówimy tyle o żołnierzach wyklętych, dlaczego tak obchodzimy dwa? Po pierwsze dlatego, że proszę Państwa, komuniści chcieli, żebyśmy o nich zapomnieli. W latach 70., 80. nie wolno było właściwie nic o nich mówić, jeżeli gdzieś przedstawiano ich w prasie, radiu i telewizji, tak jako bandytów, którzy tam rabowali, mordowali i nie mieli żadnych wyższych celów. Oczywiście był to obraz zupełnie nieprawdziwy. Doprowadzono do tego, że część społeczeństwa w ogóle nie wiedziała nic o tych żołnierzach, a miała zupełnie skrzywiony obraz. Więc dzisiaj musimy oddać im cześć, musimy przywrócić prawdę, musimy przywrócić, wysiada ten mikrofon. Musimy przywrócić, proszę Państwa, powszechną świadomość ich wielkiej ofiary. To jest nasz obowiązek taki, jaki mamy wobec w ogóle przeszłych pokoleń. Obowiązek pamięci o ich bohaterstwie i obowiązek wdzięczności. To są sprawy zupełnie naturalne. To po pierwsze. Po drugie, proszę Państwa, to jest także pewna nauka dla nas. Oni dawali z siebie wszystko, co mogli. Oni dawali z siebie wielką ofiarę dla ojczyzny. I ojczyzna wymaga. Patriotyzm to nie tylko, tak jak się nas czasem uczy, to nie tylko wykonywanie dobrze swoich obowiązków zawodowych, działalność społeczna, sortowanie śmieci, dbanie o środowisko naturalne. Oczywiście to są rzeczy ważne i trzeba to robić. To jest także patriotyzm, ale patriotyzm to także gotowość do poświęceń. Dzisiaj może ojczyzna nie wymaga takich poświęceń jak wtedy od żołnierzy wyklętych, ale proszę Państwa, musimy być gotowi. Historia nie jest stabilna, historia toczy się czasem w różny sposób i musimy pamiętać, że być może ta historia kiedyś się o nas upomni, a jeśli nawet nie w sposób tak dramatyczny, jak wtedy, to może jakiś... W każdym razie musimy wiedzieć, że ojczyźnie winniśmy jeszcze, jesteśmy jeszcze winni poświęcenie, ofiarę i przykład żołnierzy wyklętych powinien dla nas być jakąś ważną inspiracją. No, krótko, żeby już nie przedłużać, no, chyba zaraz będą już wyniki znane. Życzę wszystkim jak największych sukcesów, chociaż zwycięzców może być tylko kilku, ale jak już powiedziałem, tak naprawdę to wszyscy jesteśmy zwycięzcami. Myślę, że ta impreza nie była nudna, że wszyscy chyba miło i sympatycznie i z pożytkiem, to najważniejsze, spędziliśmy czas. Dziękuję bardzo.